A, ta świetna mechanika systemu Nemesis Shadow of Mordor. Ciekawe, czemu w takim stopniu trafiła do innych gier. A pewnie dlatego. Dlatego, że ta przez lata była na skraju opatentowania przez wydawcę Warner Bros. Games, aż wreszcie się udało i od 23 lutego tego roku do 2035 korzystanie z niej w innych grach będzie zakazane. No chyba, że ktoś pozyskał od Warnera płatną licencję na tego typu system. I niestety nie jest to jedyny taki absurdalny przypadek growej mechaniki, której nie wolno używać. O tym dziś. System Nemesis zadebiutował w Middle-Earth Shadow of Mordor, a dalej rozwijany był w jego sequelu, Shadow of War. Mechanika ta zaś, ponoć inspirowana interakcjami w grach sieciowych i mechaniką zemsty z Burnout Revenge, pozwala tworzyć pozornie jedyne w swoim rodzaju interakcje bohatera z przeciwnikami i między nimi samymi. Orkowie mogli walczyć o dominację w danej hierarchii, spiskować przeciwko sobie, bratać się, czy z czasem, po naszej porażce, stawać się jeszcze potężniejsi i wracać w trakcie dalszej gry. I vice versa. Ork, który z cudem uszedł z życiem, mógł powrócić pamiętając ostatnie starcie z nami, nosząc przy tym charakterystyczne blizny, protezy i urazy. Tak w dużym skrócie. I kurde, działało to super, bo ile pierwsza gra z cyklu krytykowana jest dziś za bycie klonem Assassinów i Batmanów, a druga zdaje się trochę zapomniana z powodu kontrowersyjnych mikrotransakcji na premierę, które na szczęście z czasem wycofano, trudno odmówić systemowi Nemesis uroku. To faktycznie było coś nowego i jedynego w swoim rodzaju, co zdawało się, że swego czasu drastycznie wpłynie na branżę. Ale tak się nie stało, mimo prób poczynionych chociażby przez podobne systemy w ostatnich Assassinach czy Warframe'ie i niewykluczone, że na tych tytułach się skończy. No, przynajmniej na najbliższe lata. Wniosek patentowy, który w 2015 złożył Warner Bros., był na zmianę składany, odrzucany i składany ponownie. Głównie ponoć ze względu na to, że był mało precyzyjnie sformułowany i miał pewne podobieństwa z już obowiązującymi patentami. A co za tym idzie, nie udowadniał i nie stwierdzał wprost, że Nemesis jest tylko i wyłącznie pomysłem Monolith, czyli dewelopera. Co w takim razie było nie tak z patentem? No cóż, tu musielibyśmy się zagłębić w jego treść, co z jednej strony odradzam, bo tego typu lektury są bardzo męczące, niczym instrukcji sprzętu AGD, ale z drugiej strony polecam, bo potrafią być całkiem zabawne, patrząc jak prawnie twórcy starają się zaklepać sobie mechanikę. Rzućmy więc okiem na abstrakt, żeby zaoszczędzić sobie nerwów. Czym w ogóle jest system Nemesis na papierze? Metody zarządzania niegrywalnymi postaciami i centrami władzy w grze bazują na hierarchiach postaci i zindywidualizowanych korelacjach pomiędzy cechami lub rangą każdej postaci oraz wydarzeniami, które dotyczą niegrywalnych postaci oraz przedmiotów. Gracze mogą dzielić centra władzy, hierarchię postaci, niegrywalne postaci i powiązane zadania, zawierające wspólne elementy z innymi graczami w osobnych i niepowiązanych instancjach poprzez sieć komputerową, z wynikiem zadań odzwierciedlonym w innych grach. Różne konfiguracje growych mechanik są wykorzystywane do implementacji tych metod. A to tylko abstrakt. Swoją drogą już sobie wyobrażam, jak jakaś biedna pani w urzędzie patentowym, która nigdy nie widziała żadnej gry na oczy, całymi dniami czyta taki bełkot i łapie się za głowę, mówiąc: ale po co? Dlaczego? Komu to potrzebne? Wracając, wychodzi na to, że implementowanie podobnych systemów w grach będzie od teraz wiązało się z ryzykiem batalii sądowej, no chyba, że ktoś za opłatą będzie chciał pożyczyć sobie system od Warnera. Czy zrobi to Ubisoft z systemem najemników w kolejnym Assassinie? No trudno stwierdzić, ale jeśli licencja nie będzie się opłacać, no to może nie być warta zachodu. O wiele bardziej niepokojący jest przypadek nowej gry Kena Levine, który po zakończeniu Bioshocka Infinite założył własne studio, które ponoć od kilku lat pracuje nad projektem, który inspiruje się właśnie systemem Nemesis. Co w takim razie spotka grę dewelopera? No cóż, jeśli nie dogada się z Warnerem, który od teraz jest de facto właścicielem tego pomysłu, będzie pewnie musiał zapłacić w sądzie. Wredne, a wręcz raczej bucowate jest w tym wszystkim to, że patentem objęty jest też sieciowy element mechaniki, czyli walka z fortami innych graczy, a nie jest to coś, co Warner i Monolith wymyślili, bo pojawiło się wcześniej w chociażby Phantom Pain. Wyobraźcie sobie tylko, realizujecie pewien pomysł, potem ktoś lekko zmienia i ponownie realizuje ten pomysł, zatwierdza patent i hokus pokus, czary mary, ten pomysł nie jest już wasz. To tak debilne, gdyby jakiś deweloper, który stworzył Battle Royale, pozwał twórcę innego Battle Royale, bo niby zżynał od niego, kiedy sami bazowali na protoplastach gatunku innych Battle Royale'ach. I wiadomo, nie odkrywam tu Ameryki i tak działają patenty, ale możemy się chyba zgodzić, że branża growa działa inaczej niż powiedzmy branża ciągników rolniczych. No bo gdyby w latach 80. Nintendo opatentowało skakanie w Donkey Kongu na automatach, a potem twórcy Dooma opatentowaliby strzelanie w 3D w swojej grze, no to połowę gier by dziś nie istniało. Absurdalne jest w tym wszystkim to, że nie jest to pierwszy i na pewno nie będzie ostatni taki przypadek, gdy firma stara się ograniczyć kreatywność konkurencji, albo patrząc z perspektywy ich chłodnej kalkulacji, gdy firma stara się chronić swój aset, nad którym ciężko pracowała. Przykładowo, mechanika dwóch światów
światów z właśnie wydanego medium też została objęta patentem, w przeciwieństwie do Nemesisa o wiele szybciej i nie było o tym aż tak głośno. A jako, że patent obowiązuje do 2036 roku, tak do tego czasu, gdyby ktoś starał się zrealizować podobną mechanikę w swojej grze, może zostać pozwany przez Blobera. Ale tak być nie musi, a jeśli robicie horror w starym stylu i inspirację chcecie czerpać chociażby z kultowego Eternal Darkness, to droga wolna. Patent Nintendo na zastosowaną w nim mechanikę zdrowia psychicznego kończy się w listopadzie tego roku. No skoro mówimy o horrorach i różnych systemach pocztalności albo zdrowia psychicznego bohatera, no to mimo obowiązywania patentu, takie i tak do gier trafiają, jak na przykład do Call of Cthulhu czy Amnezji. Czyżby Nintendo nie wiedziało o egzystencji tych gier i z powodu niedopatrzenia przegapiło szansę na dorobienie sobie w sądzie? No, nie wydaje mi się. Zagłębiając się w patent Nintendo, czytamy o systemie zdrowia psychicznego postaci, na który wpływają spotykane kreatury i straszne sytuacje. Poza tym też wytłumaczone mamy, jak działa ten system na rozgrywkę, gdzie niski poziom pocztalności przekłada się na zmiany w sterowaniu, efektach audiowizualnych czy halucynacjach. I choć czysto teoretycznie Nintendo mogłoby się przyczepić i pozwać twórców Amnezji o ich mechanikę pocztalności, tak ta działa troszkę inaczej. Na moje oko wystarczająco inaczej w porównaniu z tym, co opisuje patent odnośnie Eternal Darkness, że po pierwsze, japońskie korpo nie miałoby pewnego zwycięstwa w sądzie i po drugie, nawet jeśli, byłaby to bardzo słaba zagrywka PR-owa. Już sobie wyobrażam nagłówki, korporacja słynąca z nienagannego, prorodzinnego wizerunku pozywa małe studio od indie horroru. To po prostu nie jest warte zachodu. Ale najwidoczniej nie dla wszystkich, gdy podobieństwa są zbyt duże, jak było w przypadku Simpsons Road Rage od EA, klona Crazy Taxi z 2001 roku, a był to klon na tyle chamski, że wydawca Crazy Taxi, czyli Sega, w 2003 roku pozwał EA, Foxa i dewelopera Radical Entertainment o naruszenie patentu. Bo nie uwierzycie, Sega przed laty opatentowała pewne założenia rozgrywki z Crazy Taxi, które pojawiły się w Road Rage. A jako, że batalie sądowe bywają czasochłonne, męczące, kosztowne i szkodliwe dla wizerunku, tak obie strony dogadały się poza sądem. Sega dostała pewną sumkę, której wysokości nie znamy, no i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. No, może poza samym Radicalem, bo ten po kilku finansowych wtopach został zredukowany, przestał robić własne gry i jest teraz mniejszą komórką Activision. Ale no, dygresja. I okej, rozumiem, jeśli ktoś robi najprawdziwszy plagiat, zżyna z udanej gry, wrzuca na to skin w postaci popularnej marki i chce sobie dorobić średniakiem na licencji. Wtedy twórca oryginału ma prawo się wkurzyć, jak było w przypadku Segi. W końcu nawet recenzenci swego czasu byli zniesmaczeni podobieństwami Simpsonów do Crazy Taxi. Ale sądzić się o gameplay i mechaniki? Wolne żarty. Czy ktoś w ogóle może sobie rościć prawa do mechanik czy minigierek i gdzie w takim razie jest granica? No, najwidoczniej w tym, jak kreatywnie staramy się obejść założenia obowiązującego już patentu i jak szybko ktoś złoży odpowiednio przygotowany papierek. Ciekawa jest to historia minigierek z ekranów ładowania, które, tak zgadliście, też było objęte patentem. W tym przypadku złożonym przez Namco, dziś Bandai Namco, jeszcze w 1995 roku. Patent ten zaś dotyczył, cytuję, dodatkowych gier w czasie ekranu ładowania. I tak, w grach Bandai'ek, na przykład w serii bijatyk z Dragon Ballem, mieliśmy zabawne minigierki jak rozwalanie klocuszków, robienie pompek, jedzenie misek ryżu na czas i wiele, wiele innych, a u konkurencji takie gry pojawiać się nie mogły. No przynajmniej w teorii. Bo nie oznacza to wcale, że twórcy gier nie starali nam się uprzyjemnić ekranów ładowania jakąś formą gry czy minigry na przestrzeni lat. W FIFA mieliśmy piłkarskie minigierki, w Bajonecie mogliśmy na poczekaniu ćwiczyć kombosy, a w Rayman Legends trafialiśmy do mini etapu, gdzie można było przed faktycznym etapem zdobyć dodatkowe żyćko. Jak to uszło płazem? I tu musimy wrócić do treści samego patentu, bo ten dotyczył dodatkowych gier, czyli czegoś spoza tego, co domyślnie oferuje rozgrywka. W przypadku wspomnianych gier zaś nie ma mowy o naruszeniu patentu, bo te nie dają nam dodatkowych, osobnych minigier, ale zmodyfikowany, wycięty fragment faktycznej rozgrywki. No, przynajmniej tak to rozumiem z perspektywy prawnej. Jezu, świat prawny jest tak absurdalne. Minigierka przed meczem w FIFA nie jest dodatkową grą, no bo postać porusza się tak jak w faktycznej grze i po boisku podobnym do tego, na którym zaraz będziemy grać. No i też gramy piłkarzem, jak każdym innym dostępnym w grze. A podczas loadingu w Bajonety gramy de facto w Bajonetę, ale w takim treningowym etapie limbo, podobnie jak w Raymanie. Genialne. A sytuacja z zabawnej staje się serio absurdalna, gdy popatrzymy na pewne gry, które mogły łamać patent, bo oferowały minigierki odstające od trzonu rozgrywki, ale ich twórców nie spotkały żadne konsekwencje. W Devil May Cry 3 mogliśmy dewastować napis loading, a w Okami zaś wciskaliśmy przyciski do rytmu, między innymi. W czym więc tkwi haczyk? Ano zgaduję w tym, że patent Namco obowiązywał w Stanach, no a Capcom, japońska firma, wyprodukował DMC i Okami w Japonii. Chyba, że Capcom dogadał się po cichu z Bandai'em, ale nigdy się o tym nie dowiedzieliśmy. Albo to, albo Bandai po prostu na przestrzeni lat nie chciał biegać po sądach z twórcą każdej minigierki z ekranu ładowania, żeby nie wyjść na debila. Good for you, Bandai. Na szczęście patent wygasł w 2015 roku i nie został wznowiony. Czy to znaczy, że możemy wiwatować, a przed twórcami umilaczy loadingów otworzył się teraz bezgraniczny
pola kreatywności? No, niby tak, ale jako że nowe konsole polegające na SSD-kach ograniczają ekrany ładowania do minimum, loadingowe minigierki zdają się dziś coraz rzadziej mieć sens. I wiadomo, minigierki podczas ekranów ładowania nie były jakimś przełomowym elementem gier, który zmieniłby bieg historii branży, gdyby nie patent Bandai'a, ale kurczę, szkoda, że gry nie mogły być ciekawsze o tą jedną rzecz, bo korporacja tego nie chciała i miała odpowiednio dobry refleks w składaniu papierków. Niepokojące jest tym wszystkim to, że korporacje zdają się nie zwalniać tempa, jeśli chodzi o patentowanie nowych pomysłów, co na dłuższą metę może być bardzo szkodliwe dla branży gier. Bo ile nie da się opatentować tak podstawowych elementów gier, jak na przykład skakanie, skradanie czy punkty doświadczenia, bo te są z nami tak długo i były w grach od tak dawna, że trudno by było udowodnić, że jest coś nowego, coś naszego, co tylko nam wpadło do głowy, tak patentem mogą zostać objęte fajne nowe pomysły. I w tym problem. Przykładowo, ostatnio do sieci wyciekły informacje, jakoby to Rockstar, prawdopodobnie na potrzeby GTA 6, chciał opatentować nowy system działania NPC-ów, ze sprawą którego ci będą m.in. bardziej wiarygodni, bo będą mogli reagować na prędkość, z jaką się poruszamy w pojeździe. Załóżmy więc, że jest 2022, wychodzi GTA 6 i pomijając kilka wspaniałych rzeczy, które tytuł zapewne osiągnie, wprowadza też właśnie to super zaawansowane AI NPC-ów, prawdziwy game changer, a recenzenci zachwycają się pisząc w recenzjach, to jest przełom, od teraz mamy nowy standard odnośnie tego, czego możemy spodziewać się od postaci niezależnych. Super. No właśnie, że nie super, no bo jeśli ktoś chciałby zrobić podobnie działające AI, na przykład w Cyberpunku 2078, no to lipa, nie może, bo naraziłby się na kosztowną batalię sądową i skazany byłby na gorzej działających NPC-ów. Aż strach pomyśleć, ilu mniejszych twórców może nieświadomie narażać się na gniew korporacji albo na jakieś potencjalnie problemy finansowe, nie wiedząc nawet, które pomysły i mechaniki są opatentowane, a które nie. No, ja na przykład nie wiem. Im bardziej będzie postępować patentowanie nowych pomysłów, mechanik czy podsystemów, tym bardziej tworzenie gier będzie się zamieniało w istny spacer po polu minowym. Twórca nie będzie skupiał się na tym, jaką grę chce i może zrobić, ale przede wszystkim, jakiej nie wolno mu zrobić, ewentualnie bawiąc się w deweloperski hazard w to, czy ich prawników opłaca mu się wkurzać, a czy ich nie. Kto machnie ręką, a kto doprowadzi go do finansowej ruiny? Czy warto się w ogóle przekonać? Niestety, ale z perspektywy prawnej, gry są softwarem i muszą grać na tych samych zasadach, co oprogramowanie, co do którego można składać wnioski patentowe. I patrząc na to, co robią duzi wydawcy, ten stan rzeczy szybko się nie zmieni. Ba, może być tylko gorzej, bo owszem, na Warnera wylewają się teraz całe wiadra hejtowych pomyj, ale to oni wyjdą na tym najlepiej, bo nikt inny nie będzie mógł robić gier z Nemesisem. No, chyba że ci się na to zgodzą. Bo jak pokazały nam parę lat temu te nieszczęsne mikrotransakcje i pokazują od pewnego czasu podwyżki cen gier AAA, wystarczy jeden albo dwa głośne przypadki, gdy wydawca stara się znormalizować jakąś patologię, by inni zaczęli robić to samo, mówiąc, ale jak to? Przecież wszyscy tak robią, to jest normalne. Czemu się dziwicie? Najbardziej przerażające w tym ochoczym patentowaniu systemów czy mechanik przez wydawców jest to, że z czasem może to doprowadzić do monopolu na daną mechanikę czy styl rozgrywki. Aż strach sobie wyobrazić taką mroczną wizję growej przyszłości, gdzie powiedzmy tylko Rockstar może robić odpowiednio skonstruowane gry gangsterskie, tylko Ubisoft może robić gry o zabójcach w historycznych settingach i tylko Atlus może robić gry, w których możemy romansować z licealistkami. Jeśli jednak jest w tym wszystkim jakieś światełko w tunelu, to byłby to pewnie ograniczony czas obowiązywania patentów, bo po latach monopolu na dodatkowe minigry u Bandai'a wreszcie można bez większego stresu wrzucać na przykład do swojego sandboxa durną minigierkę w zupełnie innym stylu gameplayowym, nawet jeśli raczej nas to nie interesuje, no bo ekrany ładowania powoli umierają. I tak, kto wie, może jakiś deweloper, który właśnie pracuje nad duchowym spadkobiercą Eternal Darkness, czyli horroru w starym stylu, bazującego na takiej właśnie mechanice pocztalności, tylko czeka na zapowiedź swojej gry, aż w listopadzie tego roku skończy się patent Nintendo. I tak, to wspomniane pole minowe developmentu nabrałoby nowego wymiaru, czekanie, aż wreszcie będzie można zaimplementować wybraną mechanikę w swojej grze. Podsumowując, no te patenty w grach są po prostu durne, ale wygląda na to, że tak branża zaczyna teraz działać i chyba nic na to nie poradzimy. No może poza bojkotowaniem gier danego wydawcy, czy krytykowaniem go i uświadamianiem mu, że jest ogromna hipokryzja w tym, kiedy opatentowujesz jedyną unikatową rzecz w swojej grze, kiedy sam zżynałeś system walki czy parkour z innych popularnych gier. A jeśli o mnie chodzi, to mam tylko nadzieję, że w najbliższym czasie nikt nie opatentuje robienia bezbekowych filmików w żółtej bluzie na niebieskim tle, bo wtedy mam zdrowo przejebane.